Proszę Państwa, mieli Państwo okazję zobaczyć pierwszy teledysk Pawła Siekierskiego, który tutaj w studiu dziś z nami. No właśnie, ostre słowa, Paweł, i taki ciężki, ostry teledysk, ale Ty cały czas tłumaczysz, że to są emocje i to jest to, jaki Ty byłeś, jaki to, co czułeś po prostu, i w ten sposób to wszystko ukazujesz, prawda? Dokładnie, no to jest takie emocje, które szarpało mną w tamtym momencie. Naprawdę piszę to dlatego, że pozwala mi to uwolnić do siebie emocje. Często właśnie na przykład jak znajomym puszczałem ten teledysk, to się załamywali, siadali i mówili: Paweł, ale o co chodzi? Nie? Czemu aż tak źle się czułeś i tak dalej? Dlaczego taki tekst? No właśnie, czy to nie jest trochę przekoloryzowane? Czy to jest faktycznie, to są takie ciężkie emocje? Znaczy, ja to tłumaczę tak. Jeden, jak ma zły dzień, to idzie pobiegać. Drugi idzie na drinka. Trzeci, nie wiem, bierze narkotyki. A ja wolę to napisać, nagrać, idę do kabiny, zamknę się, nagram sobie to i strasznie mi to pomaga, już wtedy w ogóle o tym nie myślę. I nawet potem wracając do takiego kawałka, w którym pamiętam złe wspomnienia, to i tak już nie myślę o tym i czuję się z tym lepiej. No właśnie, to jest ciekawe, bo w rozmowie przed programem powiedziałeś, że jak Ty wyrzucisz z siebie te emocje, przelejesz je na papier, zapiszesz to i potem zaśpiewasz to, to faktycznie mijasz, tak jest? No, przychodzi, naprawdę, to jest coś pięknego i za to właśnie kocham tą muzykę. Dlatego w sumie to robię. To mi pomaga i w trudnych momentach w życiu zawsze mam do czego przysiąść, napisać sobie to, nagrać i to jest coś fajnego. A skąd zafascynowanie hip-hopem i rapem? A to się zaczęło jeszcze w szkole podstawowej, jak moja starsza siostra Agata, pozdrawiam też teraz serdecznie, zaczęła przynosić tam pierwsze płyty jakieś hip-hopowe właśnie do domu. Ja tak sobie słuchałem, tam co ona słuchała, to sobie też posłuchałem. No i tak się zaczęło i od tego momentu już non stop, siostra przestała nawet słuchać tej muzyki, a ja w tym siedzę cały czas i się zagłębiam, teraz ja jej puszczam. I czasem właśnie cieszy mnie, jak ona wróci do jakiegoś kawałka i mówi: to jest Paweł fajna. Powiedz mi, co chcesz przekazać młodym ludziom przez tą twoją muzykę? Żeby się nie poddawali, no bo wiemy, wszyscy wiemy, że nie jest lekko, ale też nie można się zamywać, to, że mam taki kawałek, ale zawsze staram się jakąś pozytywną puentę z tego wyciągnąć. Jestem nieśmiertelny, nic mnie nie zabije, wszystko można przeżyć. Co nas zabije, to wzmocni. Po prostu trzeba iść do przodu i nie patrzeć na problemy, tylko skupić się na celu. Ważne być w życiu cel i to jakoś ciągnąć do przodu. Odkąd marzyłeś o własnym klipie? Czy to było takie marzenie od dzieciństwa? Najbardziej chyba marzyłem o wydaniu tej płyty solowej. Znaczy solowej, nawet jak wydałem z przyjacielem wcześniejszą płytę, to też było coś, to już było coś mile. Jak chwyciłem swoją płytę w rękę, to naprawdę uczucie nie do pisania. Klip wyszedł przy okazji. No, marzyłem o tym, nie powiem na pewno, i super żary mi to umożliwił i jestem za to wdzięczny. Klip powstał pod koniec ubiegłego roku, w grudniu. A kiedy ta pierwsza solowa płyta? Premierę zaplanowałem na 21 marca, no i myślę, że tego terminu uda mi się dotrzymać. No i jakie masz marzenia? Co, jak siebie widzisz w przyszłości? Jako jaki muzyk? Nadal będziesz rapował? Ja ogólnie jestem zdania, że za dużo nie można planować, bo jak człowiek coś planuje, to potem los lubi to zepsuć. Więc ja się skupiam teraz na tej płycie, to jest marzec, 21 i do tego dążę, a co będzie dalej, to pomyślimy. Nie mam jakichś super marzeń z tym, po prostu robię to dla siebie głównie i daje mi to satysfakcję. A co myślisz o Eminemie? To jest pierwsza osoba, która mi teraz przyszła na myśl. To zależy, czy pytasz jako osobę publiczną, czy... No właśnie, to jest kolejna bardzo ciekawa uwaga, którą tutaj zaznaczyłeś. Artysta, a osoba publiczna. No dobrze, to może zacznijmy od artysty. Jakim jest dla Ciebie artystą? Artystą? No szanuję go naprawdę, nie powiem. Tą ostatnią płytę, Recovery, wzniósł się na wyżyny, bo wcześniejszy sam potrafił przyznać na płycie, że zagubił się w karierze, trochę mu woda sodowa uderzyła, ale potrafił przyznać w tekstach, że to było złe i teraz wrócił do klasycznego brzmienia i naprawdę mi to zaimponował. To jest życiowe teksty. W moim stylu, to co lubię. A jaką w takim razie jest osobą? Znaczy, osobiście go nie znam oczywiście, ale z tego co czytałem, wywiady z nim i tak dalej, wiem, że na przykład nie lubi nas Polaków. To my go też mamy nie lubić. Jestem patriotą strasznym i zabolało mnie, to nie powiem, ale co zrobić? Takie ma poglądy. Kolejne teledyski, kiedy one będą powstawać i w jakim będą charakterze? Czy będziemy nadal trzymać się tej takiej mrocznej strony, czy będzie coś weselszego i bardziej radosnego? Na razie mam plan na jeden
teledysk do utworu Chciałbym z gościnnym udziałem Pauliny Pajor z Wrocławia. Uh-huh. Właśnie będziemy go kręcić we Wrocławiu. To jest głównie o emocjach i takie trochę klimaty mężczyzna, kobieta. Czyli może o miłości? Troszeczkę tak, nie powiem, że nie. I osobisty kawałek znowu, czego ja bym chciał w życiu, czego wymagam, uh-huh. o czym marzę. Tak to w tą stronę poszło. A powiedz mi, czy można gdzieś Cię usłyszeć również na żywo, w Poznaniu oczywiście? W Poznaniu niestety nie, jeszcze nie udało mi się zagrać koncertu. Znaczy grałem jeden koncert charytatywny tylko w 19 liceum uh-huh. dla chorego Tymka. To było w październiku bodajże. A teraz dopiero w styczniu mamy, tam dopiero planujemy w Gorzowie Wielkopolskim i w Olsztynie, ale to jeszcze takie są wstępne plany i musimy się dogadać z organizatorami. Ale jesteś jak najbardziej chętny i otwarty na to, tak, żeby oczywiście. Grać dla wielkiej publiczności. Nawet nie dla wielkiej, dla mnie, ja osobiście wolę, żeby przyszło 10 osób, które się z tym utożsamy, aniż cała sala, która by sobie stała i w ogóle tego nie słuchała i przyszła, mhm. bo przyszła. No i powiedz mi, czego ja mam Tobie życzyć w przyszłym roku, czy w tym roku? Jakie to są Twoje aspiracje, plany, marzenia? Przede wszystkim, żebym z tym terminem się wyrobił płyty. Lubię zatrzymywać słowa, tak sobie postawiłem cel i chciałbym tego, mhm. żeby wszystko wypaliło. A potem dalej, no to nie wiem. Żeby jakieś to echo może się odbiła, to pytam, że niech ktoś to... Już nawet nie ktoś doceni, tylko niech ktoś posyła tego, żeby to było nie tylko u nas w domach. Mhm. Tylko jakieś szersze grono, to naprawdę było coś dla mnie wielkiego i tego bym sobie życzył. A powiedz, czy hip-hop to jest właśnie całe Twoje życie? Co jeszcze robisz oprócz tego? Masz jakieś studiuję, inne pasje? Pracuję, mhm. jestem w studiach na Akademii Wychowania Fizycznego. Na pierwszym roku wychowania fizycznego. Zaocznie pracuję również w tygodniu. Staram się ogarnąć życiowo, można tak powiedzieć. Ale tak naprawdę rap i hip-hop to jest to, co chciałbyś robić w przyszłości. Nie ma nic innego, to jest pasja. To jest pasja, która, tak mówię, pozwala mi żyć i trzyma mnie przy życiu i nakreśla mi kolejny dzień. Zawsze wracam sobie po pracy, mogę sobie usiąść nad tekstami, popisać i to jest dla mnie przyjemność. Na przykład nie oglądam w ogóle telewizji, słucham tylko muzyki i telewizor jest dla mnie zbędny, chyba że czasem mecz jakiś sobie obejrzę. Ale tak to ogólnie tylko muzyka, siedzę nad swoimi tekstami albo są innych artystów. To jest coś, co lubię, co mi sprawia przyjemność. I tak jak mówiłeś, piosenka w Twoim wykonaniu potrafi powstać przez jedną noc, tak? Z reguły tak jest właśnie, że siedzę, zawalę nockę, potem w pracy jest ciężko wstać. I potem piszesz, że Ci się nie chce iść do pracy. Potem się nie chce iść do pracy właśnie wstawać. Budzik dzwoni po 2 godzinach snu, to nie jest za fajnie. Ale ma satysfakcję i nawet taki jak napiszę jakiś kawałek, to nawet wtedy się chce wstać do pracy. Jeśli teraz byś miał te swoje 5 minut i mógłbyś zachęcić widzów do tego, żeby weszli na razie tylko na YouTube'a, wpisali ten kawałek Nieśmiertelny, masz swoje 5 minut. Co im byś powiedział? To zapraszam Państwa, niech Państwo to odpalą sobie. Każdy znajdzie w tym kawałek siebie, myślę, to jest coś o ludziach, o emocjach, o każdym z nas tak naprawdę i to jest 5 minut z kawałkiem i myślę, że warto. A to już Państwo ocenią potem sami, czy tak jest. Proszę Państwa, ja myślę, że naprawdę warto. Ja przyznam się szczerze, nie jestem do końca fanem takiej muzyki, ale jak usłyszałam ten kawałek, to coś w nim jest i mnie również zaciekawił. Do tego Was też serdecznie zachęcam, a ja już teraz zapraszam na krótką przerwę i za chwilę znowu powracamy.